Płocczanie uczcili Narodowe Święto Niepodległości. W ten wyjątkowy dla Polaków dzień odbyło się wiele wydarzeń patriotycznych, w czasie których oddaliśmy hołd pokoleniom walczącym o naszą wolność. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów przy pomnikach legionistów marszałka Józefa Piłsudskiego i Władysława Broniewskiego. Później w katedrze odprawiona została msza w intencji ojczyzny. Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewnił chór Pueri et Puelle Cantores Plocenses. Po mszy jej uczestnicy przeszli pod Odwach. Tutaj liczne delegacje złożyły kwiaty przy płycie nieznanego żołnierza, a do zebranych zwrócił się prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Dziś spotykamy się jak co roku, 11 listopada, by świętować wspólnie, razem, odzyskanie niepodległości. Bo wiemy, że to nasze wspólne Święto Niepodległości. Bo wiemy, że choć czasami wiele nas różni, to jedno nas łączy. Miłość do Rzeczpospolitej i pragnienie jej wolności i pomyślności. Bądźmy w tym solidarni. Nie dajmy się podzielić. W samo południe wspólnie odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego, włączając się w ten sposób w ogólnopolską akcję Niepodległa do hymnu. Po części oficjalnej na Starym Rynku na wszystkich chętnych czekał rozgrzewający rosół z gęsiny. Po południu odbył się podwieczorek patriotyczny. Wydarzenie jak co roku zgromadziło na Starówce wiele osób chcących wspólnie z zespołem Dzieci Płocka zaśpiewać najpiękniejsze i najbardziej znane pieśni. Kolejna droga w Płocku przejdzie gruntowną modernizacją. W połowie listopada rozpoczął się remont ulicy Chopina w rejonie dworca autobusowego i skrzyżowania z ulicą Dworcową i Mickiewicza. W pierwszej kolejności wykonawca przystąpił do prac na północnej jezdni, tej bliżej dworca. Wkrótce przejazd w obie strony będzie odbywał się po jezdni południowej. Zakres planowanych prac jest bardzo duży. Przebudowana zostanie kanalizacja, powstaną nowe jezdnie i chodniki. Zamontowane będzie również całkiem nowe oświetlenie. Wartość inwestycji to ponad 7,5 miliona złotych, a dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie ponad 3 miliony 700 tysięcy. Na realizację wykonawca ma czas do września przyszłego roku. Po zakończeniu prac w rejonie skrzyżowania będzie wprowadzona całkiem nowa organizacja ruchu. Rozdzielająca dziś jezdnię Wyspa Centralna zostanie powiększona i stanie się rondem.